Ja chciałem wam powiedzieć świadectwo, bo po naszej ostatniej ewangelizacji zadzwoniła do Magdy dziewczyna i mówi, co wy żeście narobili? Poszła moja siostra, mówi, przed cały zbór wyszła i powiedziała, że ona odchodzi ze zboru, w którym są od dziecka, że ona już więcej nie będzie uczęszczać do tego kościoła, bo tam nie ma Jezusa. Ona słuchając naszej ewangelizacji usłyszała o Jezusie. Magda już się wcześniej głosiła, ale ta ewangelizacja tak jakby była punktem jakimś kulminacyjnym w jej życiu, gdzie ona stwierdziła, że ona czuje, ma tą pewność, że ona musi iść za Jezusem i Jezusa znaleźć. I w tym kościele, w którym była, nie było Jezusa. Powiedziała, że odchodzi, więcej nie wraca. I chwała Panu. I chcę wam jeszcze powiedzieć takiego, o takim chłopaku, który kiedyś, jak byliśmy jeszcze na rynku u nas, on nas słyszał wtedy. Był, też wtedy był i słyszał i tak mówi, no nie było was jakiś dłuższy czas, mówi, ale to chodziło we mnie. I tego dnia, kiedy byliśmy w piątek, on tak się snuł bez celu po mieście i coś mu powiedziało, idź na stację. I on przyszedł na stację, on na tej stacji słuchał, tak trochę na początku topornie, nie chciał podejść, trochę się wstydził, bo to nas znajomy. Po czym podszedł do nas, porozmawialiśmy z nim i przyjął Jezusa. Amen. I przyjął Jezusa i ja wiem, że to nie jest przypadek. To nie był przypadek, że on tam był, że on to słyszał. I że się snuł, bo on się bez celu nie snuł. On miał tam być. A jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć, to w ogóle miałem nie wyjść na tę ewangelizację. Miałem dzień wcześniej ten moment mi pokazał 40,5 stopnia gorączki. Chyba zwariował. Ale jak się rano obudziłem, jak włączyłem telefon, to przeczytałem słowa pewnego mędrca, że prawdziwy zwycięzca to powala sam siebie na początku. I to mnie spionowało.